10 sierpnia wspominany jest błogosławiony Amadeusz Portugalski, zakonnik. Amadeo Menasses de Silva urodził się około 1422 roku w hiszpańskim porcie Ceuta, usytuowanym po afrykańskiej stronie cieśniny gibraltarskiej. Był bratem świętego Beatrice z Silvy. W latach 1442-52 wiódł życie zakonne u hieronimitów. Pod wpływem wizji świętego Franciszka postanowił przejść do franciszkanów i udał się do Italii. Profesję złożył w Asyżu. W zakonie przylgnął do niego przydomek portugalski lub hiszpański. Przebywał następnie w Mediolanie, gdzie pozyskał sobie panujących tam sforców. Powierzali mu oni rozmaite trudne misje. W roku 1459 Amadeusz odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Wkrótce, urzeczeni jego rozmodleniem i pokutami, przygnęli do niego inni obserwanci, z którymi próbował zakładać oddzielną prowincję, nazywaną niekiedy Amadeitami. W roku 1470 Paweł II wydał bullę zabraniającą tej odrębności, która obejmowała już wówczas 6 konwentów. Amadeusz tymczasem pozyskał sobie przyjaźń kardynała della Rovere, który wstąpił niebawem na tron Piotrowy i przybrał imię Sykstus IV. Wezwany przez niego do Rzymu, został tam jego spowiednikiem i założył nowy dom na wzgórzu Janiculum. Potem jeszcze raz wybrał się na północ. Powalony nagłą chorobą, Amadeusz zmarł w Mediolanie 10 sierpnia 1482 roku. Zostawił po sobie Apokalipsis Nova, rodzaj dialogu ze świętym Gabrielem Archaniołem o niemal wszystkich prawdach wiary. Natomiast założona przez Amadeusza odrębna kongregacja franciszkańska długo nie przetrwała. Ostatecznie rozwiązał ją w roku 1568 papież święty Pius V. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Amadeusza do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.